Brat Maciej przyrównał nas do roślin różnego rodzaju i każda ta roślina w tym ogrodzie jest potrzebna i wymaga starania. Bóg przyrównuje nas do różnych obrazów. Kościół nazywa swoją winnicą, Kościół nazywa swoim ciałem i kiedy mówi o nas, to oczekuje, że ta winnica, którą jest jego Kościół, będzie wydawać dobry owoc, że on tą winnicę i te latorośle, którymi my jesteśmy, on bierze, oczyszcza, te, które wydają choćby troszeczkę owocu, on oczyszcza, aby wydawały jeszcze lepszy owoc. On też powiedział, że lnu tlejącego nie dogasi, trzciny nadłamanej nie dołamia, więc jeżeli nawet się tam tli jakaś iskierka życia w Bożym dziecku, Bóg nigdy tego nie dogasi, nie zdepcze, ale Bóg robi wszystko, aby na nowo ten Boży ogień palił się w twoim i w moim sercu. Abyśmy byli ludźmi, którzy nawet gdyby się wydawało, że diabeł już triumfuje nad twoim życiem, aby Bóg na nowo rozniecił ogień, rozpalił ogień pasji dla Niego, miłości do Niego, do siebie nawzajem i abyśmy mogli powstać w Jego mocy, także diabeł będzie musiał uciekać. Bóg mówi też, jak powiedziałem, że jesteśmy tymi członkami Jego ciała i On wyraźnie malując ten obraz, Boże Słowo, mówi nam, że w ciele, tak jak w naszym ciele fizycznym, tak w Jego ciele, w Kościele nie ma jakichś zbędnych elementów, organów, ale każdy jest bardzo ważny i bardzo potrzebny. I ja dzisiaj chcę przypomnieć, chcę wrócić do tematu posługiwania i służby. Drodzy, jeżeli w naszym życiu nie dokonuje się jakaś dobra zmiana, progres w kierunku służenia Bogu, w kierunku miłości do Boga, to każdy powinien sobie zadać pytanie, w jakim ja jestem miejscu, czy to jest stagnacja, czy ja się cofam w mojej wierze, w mojej miłości, w mojej służbie, czy jest rozwój, czy ja dostrzegam w swoim życiu rozwój. Zresztą czytamy w liście do Koryntian i w liście, pierwszym liście Jana, że każdy z nas jakby powinien sam doświadczyć siebie, czy trwa w wierze, czy też nie, czy robię jakieś postępy w wierze, czy też nie. Między innymi powinniśmy mieć tą świadomość, że będąc ciałem, będąc członkami jedni drugich, to z samego funkcjonowania ciała będziemy musieli zdać jakby odpowiedzialność, sprawozdanie przed Bogiem, czy funkcjonowaliśmy właściwie, czy byliśmy tym członkiem, który jeden drugiemu dodaje posiłku, czy byliśmy tym członkiem, który budował jeden drugiego, czy byliśmy tym członkiem, który dawał tą zachętę i wsparcie i też tym, który służył Bogu najlepiej, jak potrafi. Tak, myślę, że tak będzie. Kiedy Jezus naucza o swoim Kościele, to też przyrównuje, że w swoim Kościele On każdego z nas czymś obdarował. Nie jestem zbawiony po to, aby tylko siedzieć, aby nic nie robić, aby nie służyć Bogu, ale jestem zbawiony, jesteś zbawiony po to, aby służyć żywemu Bogu w Jego Kościele dla Jego chwały. Taka jest wola Boża. Nie jestem w sensie, że uwierzyłem, mam taką polisę ubezpieczenia tego i tego dnia, w tym czasie oddałem życie Bogu i sprawa jest załatwiona. Słowo Boże mówi nie. Kiedy zdecydowałeś się żyć dla Boga, masz trwać w żywej wierze, masz w niej wzrastać i mamy czynić w niej postępy, mamy służyć. I każdy z nas musi sobie zadać pytanie i zdać sprawę z tego, że przyjdzie taki czas, że ty i ja musimy stanąć przed obliczem Pana Zbawiciela i chociaż jesteś zbawiony z łaski, będziemy musieli zdać sprawę, jak szafowaliśmy, jak służyliśmy. Wiecie, jest taka historia, ja akurat nie mam tutaj, nie przygotowałem tego, nawet nie przypuszczałem, że w tym kierunku będę trochę rozpoczynał moje dzisiejsze nauczanie, ale ja kiedyś to czytałem w naszym zborze.
czy jestem w miejscu, w którym ja ciągle jestem zaangażowany w to, aby Bóg był uwielbiony, abym wykonywał to, co Bóg dla mnie i mnie osobiście powierzył. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. To jest Ewangelia Mateusza, 25 rozdział od 14 wiersza. Będzie bowiem tak. A więc jest to coś, co się wydarzy. Jezus maluje pewien obraz, ale wiedzmy, drodzy, że będzie, że ten dzień nadchodzi, że to się stanie, że ty i ja będziemy musieli zdać sprawę ze swojego szafowania tym, kim Bóg nas uczynił, jakie miejsce w Kościele nam wyznaczył i jak tą służbę, tą odpowiedzialność w tym miejscu wypełnialiśmy. I nie będziemy mogli się wymówić. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek i dał jednemu 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi, ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I każdy z nas, czytając ten fragment, ma tą świadomość, że chodzi o powtórne przyjście pana. On powróci i Kościół nie tylko zostanie zabrany, ale ty i ja będziemy musieli zdać sprawę ze swojego szafarstwa, ze swojego szafowania. Nie tylko pastorzy, starsi, ale każdy z nas, dlatego że on każdemu coś udzielił, aby w jego Kościele, abyśmy posługiwali zgodnie z jego wolą, tak aby jego Kościół doświadczał zbudowania, o czym już nieraz mówiliśmy na tym miejscu. A więc pan powraca i przystąpiwszy, ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: panie, wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, zbierasz, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz, co twoje. A odpowiadając, rzekł mu pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Taka mocna przypowieść, skierowana do Kościoła, do nas, do tych, którzy należymy do Niego. I ta przypowieść to jest jedna z wielu, prawda? Mamy tego świadomość, która ma jakby obudzić nas i żebyśmy sobie zadali pytanie, w którym miejscu ja jestem? Czy zakopuję swój talent, swoje zdolności i możliwości i nie używam ich dla chwały Bożej, dla służby Bożej, dla służby Panu i Kościołowi, ludziom, pośród których żyję, co ja z tym robię? Bo przyjdzie czas, że i tak go będziesz musiał wykopać, będziesz musiał go pokazać, ale będzie to nie ku twojej chlubie, ale ku zawstydzeniu, że zmarnowałem możliwości, które Bóg mi dał. Zmarnowałem talenty, siłę, którą Bóg mi dał. Moi drodzy, czytając ten fragment Bożego Słowa, niektórzy mogą odnieść wrażenie, że Pan jakby jest
rachuje, jak to mówią, mówiliśmy dawniej, rachuje po swojemu, czyni różnicę między swoimi sługami. Nie? Jakby wydawało się niektórym, że on nie jest sprawiedliwy do końca, bo jednemu daje więcej, innemu mniej i jeszcze mniej, prawda? Może mówisz tak, ja bym wolał być tym, który ma te 5 albo te 2 talenty, ale tu jest napisane bardzo ważna myśl, że dał każdemu według jego zdolności. Dosłownie to słowo tam, czy ten termin tam użyty, to znaczy, że Bóg dał mu według jego wrodzonych zdolności, możliwości, siły, biegłości. Inaczej mówiąc, Pan w swojej mądrości, dlatego że zna każdego z nas, wie, co może nam powierzyć, co by nas nie przytłoczyło swoją wielkością i odpowiedzialnością, ale pozwoliło nam się cieszyć tym, co odebraliśmy i wykorzystywać maksymalnie to, co On nam dał. Prawda? To jest mądrość. Bo wiadomo, że każdy z nas jest tak różny, mamy tak różne zdolności. Ja bym się nie brał za kładzenie płytek czy za robienie czegoś, tak jak brat Maciek, bo on ma jakieś tutaj zdolności, a ja ich nie mam. Czy jakiekolwiek mamy tutaj rzeczy, prawda? Dał według jego siły i mocy. Pytanie jest, a więc nie dostałeś czegoś, co cię przytłoczy, co cię zdeprymuje, co sprawi, że no, nie będziesz wiedział, jak się z tym poruszać. Dał każdemu według jego siły i jego możliwości. Bóg wie doskonale, jak jesteśmy odporni na stres, na napięcia. Według tego umieszcza nas w różnym miejscu posługiwania. Ale każdemu dał. Ktoś powie, no tak, ten, co miał jeden talent. Ja już wspominałem w niedzielę, mówiąc na temat przebaczenia. Na temat przebaczenia. Tamten był winien 10 tysięcy talentów, a ten był winien 100 denarów. Ten, co był winien 10 tysięcy talentów, to mówiłem wam, że jak po przeliczeniu on mógł żyć 200 tysięcy lat, licząc denar za dzień pracy. Według tamtych stawek. Nie był w stanie spłacić, ale zostało mu tak dużo darowane, a on tego za 100 denarów był, nie był gotów, on go wrzucił do więzienia. Oddaj mi coś winien. I wtedy powiedziałem, waluta, w jaki sposób była, jak czytałem troszeczkę na temat tych talentów, był talent królewski, taki zwykły sobie talent, ale tam nie były wielkie różnice. Średnio możemy powiedzieć, że jeden talent to było 34 kg w złocie lub srebrze. Ja mówię, że w tamtym czasie, mając jeden talent, mogłeś mieć dom, powóz, służbę, żyć po prostu i się nie martwić. A więc Bóg nigdy nie daje tobie i mnie za mało czegoś. Nigdy nie daje czegoś, żebyś myślał o sobie, ja jestem takie nic, takie zero. Jak patrzę na tego czy na tamtego, on jest tak uzdolniony, ona jest tak nie. To diabeł chce i wpadamy w taką pułapkę porównywania się, prawda? A Bóg mówi, nie rób tego. Jeśli chcesz się porównywać, porównuj się z Jezusem. Bo wszyscy musimy jakby równać do Niego, do Jezusa, nie do drugiego człowieka, do Jezusa. Ale dał tobie tak dużo, że ja myślę, że te 34 kilo nie możesz sobie tak wziąć pod pachę i iść. Jeszcze w złocie czy srebrze, byś dobrze tego pilnował. A więc masz majątek, masz możliwości. Bóg to dał, abyś mógł usługiwać według swojej zdolności obdarowany przez Boga, służąc Bogu, służąc Kościołowi i służąc ludziom. Drodzy, kiedy patrzę do Bożego Słowa, w wielu miejscach mogę zobaczyć, to jest chyba zaimek osobowy każdy, o ile jeszcze coś z polskiego pamiętam, tak mi się wydaje, każdy,
Każdy, każda, każde, każdy. To ten zaimek każdy występuje w wielu miejscach. W liście do Rzymian 12:3-6 jest napisane, by każdy rozumiał według miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. A więc każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, masz co najmniej talent od Boga. Jesteś obdarowany, jesteś ubogacony, aby nie zakopywać tego, nie zaniedbywać, ale aby to służyło, abyś to pomnażał dla Bożej chwały, aby to służyło Bogu i ludziom. List do Rzymian mówi, każdy z nas ma od Boga swoją miarę wiary. Ja jestem przekonany, że ta miara wiary nie jest stała. Ona jest dana nam na początku, a później w miarę naszych doświadczeń z Bogiem, naszego przeżywania Boga, Jego działania w naszym życiu, ta wiara staje się większa. I tak powinno być. Powinniśmy być ludźmi wiary. A więc mamy coś, czymś jesteśmy obdarowani i ta wiara, wiara w Boga, wiara Bogu powinna nam pozwalać posuwać się do przodu, że jesteśmy w stanie uczynić, albo inaczej, że Bóg przez nas jest w stanie uczynić wielkie rzeczy. Celowo powiedziałem wielkie rzeczy, dlatego że nie ma chyba takich rzeczy małych, bym powiedział. Jeżeli nie, całe niebo raduje się z jednego grzesznika, który się upamięta. Ktoś zdobywa 100, 1000, milion, ale ty możesz przyprowadzić jednego, a później jeszcze jednego. Jeśli całe niebo triumfuje i oddaje Bogu chwałę za jedną duszę, to jest coś wielkiego. Możesz być użyty w wielki sposób, dając zachętę, dając zbudowanie, okazując miłość i tak dalej, i tak dalej. By każdy rozumiał według miary wiary, którą otrzymał. W liście do Koryntian 12:7 jest napisane, w każdym różnie przejawia się duch. Pamiętacie, jak tam jest końcówka? Ku wspólnemu pożytkowi. Nie dla mnie przejawia się duch, dla mojego własnego pożytku, ku wspólnemu pożytkowi. I znowu tam jest to w każdym. Kiedy Paweł pisze na temat ciała, właśnie w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w każdym przejawia się duch. I później mamy 14 rozdział, gdzie jest mowa o darach ducha. Ja myślę, że wśród wierzących w Kościele coraz bardziej pewne rzeczy i pragnienia zanikają. Niestety zanikają. Kiedy jesteśmy w zgromadzeniu, kiedy jesteśmy w swoich komorach modlitwy w domach, pytanie jest, czy wsłuchujemy się w to, co Duch mówi do nas i Jego Słowo. Czy jesteś człowiekiem, który czy w zgromadzeniu, czy w swojej komorze wołasz, Boże, napełnij mnie mocą i daj mi swoje dary, abym mógł być pożyteczny dla Kościoła. Tak, bo tu w każdym różnie objawia się duch. I Paweł wymienia i mówi tutaj w kontekście darów, 9 darów, których Duch Święty chce rozdzielać Kościołowi, chce manifestować w czasie naszych zgromadzeń. Czemu to ma służyć? Aby Kościół był budowany, był zachęcany, był pocieszany. I przez kogo Bóg to działa? Tam jest napisane, że przez wszystkie członki ciała Duch Święty objawia się tak, jak chce. Pytanie jest, czy On znajduje we mnie to pragnienie, tą chęć, że Panie, użyj mnie tak, jak chcesz. Duchu Święty, użyj mnie tak, jak chcesz. A więc pamiętaj, nigdy nie masz czegoś za mało, abyś nie był użyteczny w Bożym Królestwie. Masz miarę wiary, przez którą będziesz mógł działać i usługiwać tak, jak Bóg chce, aby ten talent czy talenty mogły służyć Bogu i dla chwały Bożej i dla pożytku ludzi. Masz tą miarę wiary. Więcej, powinieneś mieć tą świadomość, że Duch Boży chce ciebie użyć w pracy, w szkole, w kościele. I kiedy tam mowa jest o darach ducha, ten akcent jest bardzo mocno położony, kiedy zgromadzamy się razem, kiedy Kościół jest razem.
Ja chciałbym oglądać takie poruszenie i myślę, że każdy chciałby oglądać, że oddajemy Bogu chwałę, wielbimy Boga i nagle Duch Boży. Dajemy Mu wolność, jest wiara, jest otwarte są serca i przychodzi słowo prorocze, przychodzi uzdrowienie, przychodzi słowo mądrości. Dlaczego? Bo Duch chce i używa i w każdym chce się przejawiać tak, jak On chce. I nagle jest taka ekscytacja. Przychodzimy na zgromadzenia, my służymy Bogu i oddajemy Mu chwałę, ale z drugiej strony On nam posługuje tak, jak On chce i dokonuje rzeczy, kruszy serca, daje światło i możemy zobaczyć, w jakim miejscu w tym momencie się znajdujemy. W liście Piotra, Piotr pisze w 4 rozdziale 10, 11 wierszu, mówi: usługujcie jedni drugim darem łaski, charyzmatem, tam jest użyte dosłownie to słowo charyzmat, tak jak o darach ducha, usługujcie jedni drugim darem łaski, charyzmatem, jaki każdy otrzymał. Jaki każdy otrzymał. Wiecie, kiedy patrzymy na ten Boży wymiar Kościoła, jak on jest ubłogosławiony, jak jest obdarowany, pytanie jest, czy jest w nas to wołanie i ta tęsknota, czy ciągle, czy może czasami jeszcze choćby o tym myślimy, czy już mówimy, no tak już jest jak jest. Ale przecież on może się poruszać i działać, prawda? On chce się poruszać i działać, ale musi znaleźć nas, to pragnienie, te otwarte serca. Oto Bóg mówi, nie zakopuj swoich talentów, swoich możliwości. Biblia wyraźnie nam na przykładzie ciała mówi, że mamy mieć to staranie, troskę jedni o drugich. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, który wielokrotnie jest czytany i tutaj wyraźnie w tym 4 rozdziale, wierszu 15 i 16 jest mowa o tym, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Całe ciało, nie kilku, nie jakaś wąska grupa ludzi, całe ciało. Ja wiem, że kiedyś się fascynowałem, zresztą zadawałem sobie pytanie, do czego Bóg mnie powołuje, co chcę, żebym robił w Kościele. Ja myślę, że to są dobre pytania i właściwe pytania, że ludzie Boży pytają Boga, Panie, co ja mam robić w Kościele? Do czego Ty mnie powołujesz? Jakie jest moje miejsce? Jaka jest moja służba? Inaczej mówiąc, powinieneś odkryć swoje powołanie, jakie masz od Boga, bo wierzę, że każdy ma takie swoje szczególne miejsce i powołanie. Jeśli ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Albo nie zrobi tak dobrze, jak ty byś to mógł zrobić. Oto Jezus mówi, że jak to czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który rozdał talenty, rozdał możliwości. Drodzy, jest taka pokusa w Kościele, wśród wierzących. Wiecie, my zawsze musimy badać swoje serce i motywację. Dlaczego ja w ogóle coś w Kościele robię? Dobrze, jeśli robimy, ale pytanie teraz, dlaczego? Czy chodzi o to, żebym ja był zauważony, czy chodzi o moje ambicje, czy też ja po prostu chcę służyć najlepiej jak potrafię. Najlepiej jak potrafię. I służę Bogu i służę Kościołowi najlepiej jak potrafię. Czy jest to widziane, czy to jest niewidziane? Czy to jest doceniane, czy to nie jest doceniane? To nie ma znaczenia. Bo moja motywacja jest właściwa. Nie służę, tak jak mówi Paweł w liście do Kolosan, aby niewolnicy nie służyli dla oka swoim panom, ale służysz dla Boga.
Mnie się bardzo podobała ta historia. Ja, to jest chyba historia w tej książce, którą wam polecałem, Charlesa Swindolla, A co jeśli Bóg chce inaczej? I tam jest chyba taka jedna historia. Leci samolot, są pasażerowie, jest stewardesa i jedna, prawda, ze stewardes i obsługuje pasażerów. I ten, nie wiem, czy chodziło to o Swindolla, ten wierzący siedzi z innej jakby strony, ale koło niego obsługuje ona jakiegoś pasażera, który jest bardzo taki nieprzyjemny dla niej. Bardzo nieprzyjemny, bardzo źle się do niej odnosi. Stara się ją tak... A ona zachowuje cały czas spokój. Jest miła dla niego. Stara się go jak najlepiej jemu usłużyć. I ten, może to czas, tak siedząc, był tak pod wrażeniem niesamowitego jej takiej cierpliwości, miłości, z jaką troski, pomimo to, że ten człowiek, mówiąc tak, nie zasługiwał na to. I ona odeszła i on mówi, podszedł specjalnie do niej i mówi, proszę mi podać swoje imię, nazwisko i linię, w których pani służy, dla linii, dla których pani służy. Ja chcę napisać list, aby po prostu wydać taką dobrą opinię na pani temat, no, żeby pracodawcy wiedzieli, jak pani pięknie wykonuje swoją służbę. A ona mówi, ale ja nie pracuję dla linii lotniczej. Ja pracuję dla Jezusa Chrystusa, któremu służę. Powiem wam, to mnie niesamowicie dotknęło. Ja pracuję dla Jezusa, który jest moim Panem i Zbawicielem. Drodzy, dlaczego robimy, dlaczego staramy się, i tak powinno być, cokolwiek nie robimy w Kościele, poza, powinniśmy to robić dobrze ze względu na Chrystusa, któremu służymy. Amen? Ze względu na Chrystusa w pracy, w szkole, gdziekolwiek żyjesz, służysz, bo patrząc na ciebie, patrząc na mnie, powinni go zobaczyć. Powinni go widzieć, w jaki sposób się odzywamy, zachowujemy i tak dalej. A więc Bóg chce się uwielbić, Bóg chce się uwielbić przez każde swoje dziecko, każdego, którego zrodził do Kościoła i przyłączył do Kościoła. I ty i ja mamy dość od Niego, dość jesteśmy obdarowani, aby dość mamy wiary, miarę wiary, aby usługiwać, aby to rozwijać, aby to rosło dla Bożej chwały. I Bóg będzie nas błogosławił. W ogóle służba rozpoczyna się od małych rzeczy. Wiecie, czasami ludzie myślą, że nie będą nic robić, bo nie wiedzą, czego od nich Bóg oczekuje, co oni powinni robić. Ale jeśli chcesz się, bo tak możesz do końca życia nie wiedzieć i czekać, jeżeli nie wiesz, po prostu zacznij robić to, co możesz, a Bóg w trakcie będzie ci pokazywał, jakie jest twoje obdarowanie, jakie jest twoje miejsce. I będziesz widział, w czym Bóg cię błogosławi, w czym inni są ubłogosławieni, kiedy zaczynasz robić, kiedy masz chęć i pragnienie, aby w ogóle cokolwiek robić. I Bóg to honoruje. I Bóg udziela błogosławieństwa. I od tych małych rzeczy, drobnych czasami rzeczy, nagle Bóg mówi, o, on jest zainteresowany. On nie jest, bo tu jest napisane sługo zły i jaki? Leniwy. On taki nie jest. On nie patrzy, trzeba podnieść coś, bo leży na podłodze, ktoś coś rozlał, trzeba wytrzeć. No to nie jest moja działka. Ale on idzie i bierze i on to wyciera, on to podnosi, on to sprząta, coś jest nie tak. Bóg mówi, super. I nagle zaczynasz odkrywać, że widzieć coraz jaśniej, w jakim kierunku Bóg będzie cię prowadził. Zobaczcie, to jest tak, jak stoisz w miejscu, to nie ma możliwości tobą pokierowania, ale kiedy zaczynasz się ruszać, to wtedy Bóg może kierować, może prowadzić. A więc rób, co możesz.
Rób ile możesz, służ całym sercem, nie ze względu na kogoś, ale służysz Jezusowi Chrystusowi. Halleluja. Służysz samemu Panu i bez względu na to, czy ludzie to widzą, czy ludzie tego nie widzą, On to widzi, On to zna, On to doceni i przyjdzie dzień, że On to nagrodzi. Halleluja. On to nagrodzi. Nawet szklanka zimnej wody podana ze względu na to, że ktoś jest wierzący, że to jest twój brat i siostra i ty go uhonorujesz, będzie nagrodzona. Nie zakopuj swojego talentu czy swoich talentów. Nie zakopuj swoich możliwości, które Bóg tobie dał, bo na pewno je masz. Diabeł przychodzi i mówi, nic nie jesteś wart. Nie masz wiele. Zobacz, jak tamten jest obdarowany, tamta, a co ty masz? Ale to są kłamstwa diabła, kłamstwa szatana. A ty masz stanąć i w wierze powiedzieć, idź precz ode mnie w imieniu Jezusa. Bo każdy z nas coś od Pana otrzymał, amen? Każdy z nas. Mogę być użyty. Mogę być namaszczony Duchem Świętym w ile tylko pragnie moje serce. Biblia mówi, że On udziela z ducha ponad miarę, czyli ta miara ducha może być bardzo mała, ale może być bardzo duża. Ale też nie wszystko zależy od Boga, bo Bóg chce nas błogosławić, tylko widzi czasami naczynie, którym ty jesteś, zamiast odwrócone tak, tą, jak to nazwać, tym otworem do góry, to jest odwrócone i Bóg nie może napełnić. Nie może napełnić, bo jesteś zamknięty. Bo jesteś zamknięty. Ja wspominałem, ale teraz mi się przypomina wydarzenie już z nieżyjącego sługi Bożego Reinharda Bonke, który został zaproszony do, nie wiem, takiej chrześcijan. Chrześcijan, ludzi, którzy kochali Boga. I prosili go, żeby im mówił na temat Ducha Świętego, chrztu w duchu, darów ducha. Człowiek, który był tak namaszczony, on mówi, ja nie mogłem nic tam zrobić. Tam była taka niewiara, że człowiek może być napełniony Duchem Świętym, ochrzczony w duchu, przeżywać dary. Tam była taka niewiara. A przecież kiedy był w Afryce, ludzie byli uzdrawiani. Działy się cuda, chrzczeni w Duchu Świętym. Ale czy nie znamy tej sytuacji z dziejów Ewangelii? Był w Nazarecie, otworzył księgę. Duch Pański nade mną. I tam jest napisane, i nie mógł tam uczynić, pamiętacie? Wielu cudów z powodu czego? Ich niewiary, ich... Oni byli zatkane naczynia, odwrócone, nie byli gotowi niczego przyjąć. Ale kiedy otworzysz swoje serce, zwrócisz się do Boga i zaczniesz szukać tego, co tu jest napisane, co On ma dla nas. Chcę być tym, który obraca Jego talentem najlepiej, jak potrafię. Chcę być tym, którego On używa tak, jak On zamierzył. Czy chcesz taką osobą być? Czy ja mówisz, tak, pastorze, ja jestem taką osobą. Dobrze, dzięki Bogu, ale możesz chcieć więcej. Możesz pragnąć więcej, możesz oczekiwać więcej. Możesz iść, możemy iść, powiedzieć, Boże, udziel nam łaski. Więcej błogosławieństwa. Będziemy mieli 14 września gościa i 14 i 15 pastora Tomasza Wojszczyka. Będziemy mieli, planowana jest ewangelizacja, nazywamy to konferencją dla młodzieży. Dlaczego my to robimy w ogóle? Dlatego, że po pierwsze on mówi idźcie i głoście. Po drugie, są tak ogromne potrzeby i młodzi ludzie potrzebują poznać Jezusa. Ale do tego, aby to dzieło mogło być wykonane, tak jak ostatnio,
Bóg potrzebuje nas wszystkich, zaangażowania nas wszystkich. Zgodzicie się ze mną? To nie jest rzecz, działanie tylko dla tych, którzy tam może to organizują. To jest wyzwanie dla nas wszystkich. I muszę wam powiedzieć, kiedy wspominam ostatnie, i to było wzruszające, kiedy później młodzi ludzie przychodzili i dziękowali, kiedy młoda dziewczyna siedzi tam z tyłu ze mną, płacze i wyznaje swoje potrzeby, sprawy, co ją boli i możemy się modlić. I to jest coś wielkiego. Ale to jest taka drobinka, moglibyśmy powiedzieć, a Bóg chce, aby palił się ogień Ewangelii w naszych sercach. Jeśli będzie się palił w naszych, może zapalić serca innych dla Jezusa Chrystusa. Amen. Może zapalić innych. Powstańmy, aby się modlić. Możesz powiedzieć Bogu i zachęcam was, drodzy, zróbmy coś, bo ja czasami nie wiem, czy to słowo dotyka, trafia, czy nie. Ale zróbmy coś teraz. Pomyśl sam o sobie. I czy możesz powiedzieć w modlitwie Bogu, Boże, ja chcę używać tego wszystkiego, kim jestem, co mi dałeś, chcę ci służyć. Czyńmy, czy jesteśmy, zróbmy dobre wyznanie. To jest potrzebne w Kościele, żebyśmy otwierali serca, usta i mówili, wyrażali nasze pragnienia, bo w ten sposób budujemy tą dobrą przestrzeń dla działania Ducha Świętego. A jeżeli milczymy, jeżeli ciągle milczymy, ciągle nie ma chwały, ciągle nie ma wołania, a ja czytam zupełnie inaczej, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, wołajcie. Czy chcesz powiedzieć, bo wiesz, tak, ale pastorze, ja służę Bogu. Okej, ale możesz powiedzieć, Panie, chcę ci służyć, dziękuję, że mogę ci służyć i chcę ci... Czyńmy dobre wyznanie w zgromadzeniu dla Jego chwały. Niech On to słyszy. Niech słyszy to Bóg, niech słyszy to przeciwnik, niech słyszy to Kościół dla zbudowania. Zachęcam, módlmy się, drodzy, w krótkich modlitwach, choćby w paru słowach, ale wyrażajmy nasze pragnienie służenia Bogu.